Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Mandrela, kanał Ryngraf. Zapraszam na niedzielny program. Już 10 rozdział, tym razem książki Oni jego zdetronizowali, arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Kolejny rozdział, jak go zapowiedziałam i na Twitterze, i tutaj na YouTubie, niepoprawny rozdział politycznie. To, co tutaj będzie przedstawione, dotyczy w dużej mierze encyklik papieży. Kilka takich dokumentów. Spisałam to sobie, żeby zobaczyć, jakie te wszystkie dokumenty zostały tutaj poruszone. Listy Piusa VI, encyklika Grzegorza XVI, następnie encykliki Piusa IX i Leona XIII, więc wszystko to dokumenty papieskie. A jednak, jeśli je czytamy, nawet dzisiaj, nawet jeśli jesteśmy katolikami, to te twierdzenia mogą nam się wydawać dziwne. I arcybiskup Lefebvre mówi, że jest to dlatego, że od około 200 lat zapanował nowy trend. Trend indyferentyzmu religijnego, trend wymierzony przeciwko temu konserwatywnemu poglądowi na świat, i wobec tego my, wychowani już, niejako wyszkoleni w tym trendzie, gdzie mówi się o tych tak zwanych prawach człowieka w takim właśnie ujęciu, gdy czytamy te encykliki, to może nam się to wydawać dziwne. I ja się nie dziwię, że nie jeden widz tutaj czuje taki bunt wobec tych twierdzeń. I jeśli to czujecie, bo tam niektórzy nieśmiało coś piszą w komentarzach, że mają inne poglądy, jest to dlatego, że jak pisze arcybiskup Lefebvre, trzeba tutaj się najpierw odnieść do tego, co on pisze na końcu tego rozdziału, że przez 200 lat nas zatruwano, zatruwała nas pewna myśl, określona ona została już w tej książce być może jako masońska, jako myśl związana z rewolucją francuską. Jedną z idei tej myśli, i to też pojawia się w tym rozdziale, jest naturalizm. Naturalizm opisany w innym tekście arcybiskupa jako również teoria masońska. Naturalizm mówiący o tym, że właściwie człowiek jest z natury całkowicie dobry, że cała natura jest dobra, że nie ma czegoś takiego jak rany po grzechu pierworodnym, o czym mówi Kościół katolicki. To też warto by sobie być może kiedyś tutaj przeanalizować w jednym z programów, żeby ten naturalizm w cyklu filozoficznym nam tutaj bardziej rozważyć. To by było zapewne przydatne. I zanim jeszcze zaczniemy, to chciałam Wam polecić mój wywiad z księdzem Jakubem Wawrzynem, który nagrałam z nim i gdzie pytałam go o kwestie związane z synodem biskupów, z synodem o synodalności. To niejako też dzisiaj z tym tematem będzie związane. No jak zwykle Was zachęcam do tego, żeby subskrybować, śledzić mój kanał, napisać komentarz, nawet możecie napisać dla statystyk czy coś takiego, się zawsze będzie liczyło do tych zasięgów, żeby się te informacje rozpowszechniały, i zachęcam Was do tego również, żeby na różne sposoby wspierać mój kanał, moją działalność niezależną. Chcemy tutaj rozwijać kolejne projekty, jak Bóg da i jak takie będzie tutaj zaangażowanie. Za wszystko będę wdzięczna i również dziękuję tym wszystkim, którzy, jak już widziałam, gdzieś te programy umieszczają w internecie, w jakichś różnych innych miejscach. Jak macie takie możliwości, czy to gdzieś na Facebookach, na grupach, na innych grupach, a przez mail do znajomych, czy poprzez jakieś wykopy, jakieś inne portale, blogi, to będę Wam bardzo wdzięczna za pomoc po prostu w tym, żeby ten kanał dotarł do
kolejnych odbiorców, żeby nam się tutaj taka społeczność tworzyła, bo widzę, że już się tworzy, że jest już stała grupa widzów, których serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Jestem Wam bardzo wdzięczna za wszystko. Przechodząc do tego rozdziału, do tematu, dzisiaj rozdział 10, wolność religijna potępiona przez papieży, taki jest jego tytuł. Na początku należałoby przytoczyć kontekst historyczny. Otóż trwa rewolucja francuska, początek tej rewolucji, bo cały ten okres, to historycy różnie to usytuowują, ale około 10 lat. I te dokumenty, które najpierw arcybiskup przytacza, odwołują się do konstytucji z 1791 roku i z tego, co było wcześniej, czyli Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 roku. Konstytucja, tamta konstytucja przekształciła monarchię absolutną w krótkotrwałą monarchię konstytucyjną. Ludwik XVI podpisał ten akt konstytucyjny, więc jeszcze nie została monarchia obalona, na krótko był taki stan przejściowy. A preambułą do tej konstytucji była właśnie ta Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. Ostatecznie już jednak wtedy król przestał być wszechwładnym organem, stał się jednym z podmiotów reprezentujących naród, a Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, która została tam dołączona, no, miała właśnie takie te hasła związane z rewolucją francuską, jak właśnie hasło wolności, która jednak w tym rozumieniu miała polegać na możliwości czynienia wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu. W ten sposób wykonanie praw naturalnych każdego człowieka nie ma innych granic niż te, które zapewniają korzystanie z takich samych praw innym członkom społeczeństwa. I takie twierdzenie mamy często do dzisiaj, żeby każdy robił, mówił, twierdził, co chce, dopóki nie krzywdzi drugiego, tylko tutaj to krzywdzenie drugiego, no właśnie, też może być różnie rozumiane, bo jeśli siejemy jakieś nieprawdziwe informacje, teoretycznie, fizycznie kogoś nie krzywdzimy, ale na społeczeństwo może to mieć wpływ. I tutaj pojawiło się pytanie również o wyznanie, bo wcześniej to wiara katolicka była dominująca, a tutaj w tym duchu wszystko w imię tej takiej właśnie wolności sumienia powinno być postawione na równi. W tej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela pojawia się też ciekawe sformułowanie. Nie odnosi się tutaj ta deklaracja do Boga w rozumieniu katolickim, ale mówi, że Zgromadzenie Narodowe uznaje to i deklaruje pod auspicjami istoty najwyższej. Cóż to by miała być ta istota najwyższa? To się okazuje dopiero później. Z tych haseł wolności wyszły tak naprawdę prześladowania Kościoła katolickiego we Francji, krwawe mordy, do czego doszło w Wandei. I po tym takim etapie prześladowania religijnego zmieniono to troszeczkę. W 1794 roku dekret Konwentu Narodowego, którego propagatorem był Robespierre, on sam był deistą. No, deizm to jest właśnie ta taka masońska wizja Boga, że jakiś Bóg jest, ale światem się nie interesuje, nie trzeba się w ogóle jakoś nim zajmować, tym Bogiem ani kultem, no ale jakiś tam pewnie Bóg jest, ale nie wiadomo jaki, my go nie możemy de facto poznać. I on stwierdził, że działania antyreligijne, że jak całkiem ta rewolucja będzie uderzać w religię, to nic to nie da, to prowadzi to jedynie do buntu.
Więc doprowadził do uchwalenia dekretu o to, że rząd francuski uznaje istotę najwyższą oraz nieśmiertelność dusz. I to było takie bardzo sprytne, bo nie można już było powiedzieć, że republika walczy z religią, bo przecież uznaje kult istoty najwyższej. No ale jakiej istoty najwyższej? No to niech każdy sobie stwierdzi, jaka to jest. My nie możemy poznać. Więc jak widzicie, jest to zbudowane na takim agnostycyzmie. I to jest ten kontekst, w którym musimy czytać dzisiejszy rozdział. Zaraz po tej konstytucji z 1791 roku do biskupów francuskich dotarł list Piusa VI, w którym on pisze: z koniecznym skutkiem konstytucji uchwalonej przez zgromadzenie jest zagłada religii katolickiej, a wraz z nią również posłuszeństwa należnego królom. W tym celu ustanowiono jako prawo każdego człowieka w społeczeństwie wolność, która nie tylko zapewnia prawo do nieingerowania w czyjeś poglądy religijne, ale nadto przyznaje jeszcze zupełną swobodę bezkarnego myślenia, mówienia, pisania, publikowania wszystkiego, co w sferze religijnej może podsunąć człowiekowi najbardziej nieskrępowana wyobraźnia. To monstrualne prawo wydało się zgromadzeniu koniecznym rezultatem wrodzonej równości i wolności wszystkich ludzi. Ale czy może być coś bardziej niedorzecznego, niż ustanawiać wśród ludzi taką równość i taką wyuzdaną wolność, która zdaje się tłumić głos rozumu, tego najcenniejszego daru, jakim natura obdarzyła człowieka, i jedynej władzy, jaka odróżnia go od zwierząt. Czyli my mamy rozum, który nas odróżnia od zwierząt i możemy poznać, co jest prawdziwe, i również jaka wiara jest słuszna, jaka wiara jest prawdziwa. Chcąc się tego pozbawić, no to my niejako właśnie się również pozbawiamy rozumu. To jest nierozumne, tak twierdził Pius VII w kolejnym liście do biskupa. Napisał właśnie również krytykując konstytucję: nowym ciosem, który zadaje jeszcze większy ból naszemu sercu i który, musimy to przyznać, jest dla nas przyczyną ogromnego cierpienia, przygnębienia i obawy, jest 22 artykuł konstytucji. Dopuszcza on nie tylko wolność kultów i sumienia, by posłużyć się słowami samego artykułu, ale jeszcze gwarantuje wsparcie i ochronę tej wolności, a także sług tego, co określa mianem kultów. Zwracając się do takiego biskupa jak wy, nie potrzebujemy wiele słów, aby przekonać was, jak śmiertelny cios zadany został religii katolickiej we Francji przez ten artykuł. Ustanawiając wolność wszystkich kultów, bez różnicy miesza się prawdę z błędem, a świętą i niepokalaną oblubienicę Chrystusową, czyli Kościół, poza którym nie można znaleźć zbawienia, stawia się na jednym poziomie z heretyckimi sektami, a nawet z żydowską wiarołomnością. No takie mocne słowa wtedy padały. Ja tutaj cytuję tylko encyklikę papieża, żeby tutaj mnie jakoś YouTube za to nie ukarał, to jest tylko cytat z tekstu źródłowego. Poza tym cytuję dalej: gwarantuje wsparcie i przywileje dla sekt heretyków i ich sług, toleruje i faworyzuje nie tylko ich osoby, ale także ich błędy. Zawiera się w tym zgubna i zawsze opłakania godna herezja, o której święty Augustyn mówił tymi słowami. Stwierdza ona, że wszyscy heretycy znajdują się na dobrej drodze i mówią prawdę. To tak monstrualna niedorzeczność, że trudno mi uwierzyć, że jakakolwiek sekta naprawdę w to wierzy. Kolejne tutaj teksty. Grzegorz XVI, encyklika Mirarivos. I on tutaj również cytuje świętego Augustyna: czy może być większa zguba dla dusz niż wolność błądzenia? Tak pisał święty Augustyn. Czy może być większa zguba dla dusz niż wolność błądzenia? Do takiej wolności dzisiaj doszło, jak sobie posłuchamy tego wywiadu o synodzie, gdzie różni
ludzie, przedstawiciele różnych wierzeń mają być ekspertami, to widzimy już konsekwencje tych ziarenek, które się wtedy zrodziły. Kolejna encyklika, która idzie w tym duchu, to encyklika Piusa IX, Quanta Cura, z 8 grudnia 1864 roku. I on tutaj potępia tych, którzy wbrew nauce Pisma Świętego Kościoła i Świętych Ojców nie wahają się twierdzić, że najlepszym ustrojem społecznym jest taki, w którym na władzy nie spoczywa obowiązek prawnego karania tych, którzy wykraczają przeciw religii katolickiej, chyba że wymaga tego spokój publiczny. W konsekwencji zupełnie fałszywej idei ustroju społecznego bez wahania promują oni tę błędną opinię, tak bardzo zgubną dla Kościoła katolickiego i dla zbawienia dusz, że mianowicie wolność sumienia i kultu jest prawem przysługującym każdemu człowiekowi. Prawo to musi być proklamowane i gwarantowane w każdym dobrze zorganizowanym społeczeństwie, a obywatele mają prawo do pełnej wolności jawnego i publicznego manifestowania swych opinii, jakiekolwiek by one nie były. I do czego tutaj zmierza arcybiskup Lefebvre? Otóż do tego, że Sobór Watykański II, jak i poglądy ekspertów, którzy doprowadzili do tych przemian, pójdą właśnie tym duchem. I on to widzi jako Francuz, jako człowiek, który czytał dużo, sporo na temat rewolucji francuskiej. Warto przytoczyć tutaj jeszcze fragmenty potępionych tez Sylabusa Piusa IX. To był taki właśnie tekst, z którym również została wydana encyklika Quanta Cura. I tutaj to były potępione współczesne takie błędy myślenia, co również się wiąże z poglądem, o którym powiemy za chwilę, ale z poglądem mówiącym, że należy do czasu dostosować religię, że taki ustrój społeczny, który Kościół katolicki zalecał jakiś czas temu, no to dzisiaj już jest nieaktualny. Dzisiaj trzeba zalecać to, co jest dobre w dzisiejszym czasie, na teraz i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co teraz czytam, to są zdania potępione. Dzisiaj już zapewne by potępione nie były. A wtedy były potępione, czyli przeciwieństwo tych zdań będzie prawdziwe. Czyli Pius IX potępił twierdzenie, że w naszych czasach nie jest już właściwe, aby religia katolicka traktowana była jako jedyna religia państwowa, z wykluczeniem wszystkich pozostałych kultów. Dlatego w niektórych państwach katolickich chwalebne zostało zastrzeżone w prawie, aby osoby tam przebywające miały całkowitą swobodę publiczną sprawowania swoich własnych kultów. Wtedy to było potępione, czyli jakby wtedy jacyś muzułmani przyjechali do katolickiego kraju, to nie mieliby całkowitej swobody publicznego sprawowania kultów. A dzisiaj to się zmienia na naszą zgubę, bo muzułmanie nie są indyferentni. Oni właśnie chcą państwa opartego na wierze islamu, na prawie szariatu, a nie państwa otwartego na wszystkie religie. Kolejne zdanie, błędem jest twierdzenie, że wolność obywateli w wyborze jakiegokolwiek kultu przyznana wszystkim i pełna swoboda głoszenia i wypowiadania publicznie jakichkolwiek poglądów sprzyja zepsuciu obyczaju i charakteru, a także rozszerzeniu się szkodliwego indyferentyzmu. Więc to zdanie jest jako błędne, czyli papież zakładał, że jeśli wszystko będzie wolne, jeśli wszystkie wierzenia będą na równi, no to z tego powstaną poglądy, które będą sprzyjać psuciu obyczajów i charakteru ludzi, długofalowo będzie to z wielką szkodą dla społeczeństwa, dla młodzieży, dla obyczajów. Zepsucie obyczajów dzisiaj widzimy i to jest być może właśnie ta droga, jaką to wszystko zmierzało. Tutaj jeszcze
Leon XIII, ponieważ lud uznano za źródło wszelkiego prawa i wszelkiej władzy, to mamy właśnie też w tej konstytucji rewolucji francuskiej, to wynika stąd, że państwo nie poczuwa się do żadnych powinności względem Boga, nie wyznaje oficjalnie żadnej religii, nie jest zobowiązane do poszukiwania wśród wielu religii tej prawdziwej. To jest bardzo ciekawe. Tak jak mówię, nie oburzajcie się, ja tutaj czytam papieskie encykliki. Tym bardziej jest to ciekawe, że na różnych, ostatnio nawet weszłam na jakąś stronę taką prawicową, gdzie były różne postulaty i wśród nich, że był właśnie postulat do wolności religijnej, że państwo w ogóle nie powinno w to ingerować, więc to się wydaje takie oczywiste dzisiaj, nawet dla ludzi, którzy się uważają za konserwatystów, ale jak widzicie, te encykliki, tutaj ta encyklika to jest 1885 rok, wyraźnie były w innym tonie. Jakie były tutaj motywy, dlaczego oni to robili, tak? Jaka jest istota tego? Ponieważ przecież to tak pięknie brzmi ta wolność religijna i ja nie ukrywam, że to pięknie brzmi. Rozumiem, że niektórzy widzowie się oburzają. Nawet zastanawiałam się, dlaczego tak mało się oburza. Być może ludzie o innych poglądach nie wszyscy tutaj docierają i niektórzy po prostu słuchają, ale nic dziwnego, że się oburzacie, tak jak jeszcze mówię, w zupełnie czymś innym byliśmy wychowani. Natomiast o co tutaj chodziło? Oskarżony został naturalizm, o którym już mówiłam, i taki racjonalistyczny liberalizm, który utrzymuje, że ludzki rozum jest jedynym sędzią dobra i zła. Czyli nie ma nic powyżej człowieka. Chociaż oni tutaj do jakiejś istoty nadwyższej odwołują, ale ona jest w rozumieniu masońskim, deistycznym. Ona się nami nie interesuje, a my też do końca jej nie możemy poznać. Więc to jest takie de facto gdybanie z tą całą istotą najwyższą. To był taki ukryty ateizm, żeby powiedzieć, że coś tam jest, żeby nie było, że my tak sobie nie odwołujemy się do czegoś. Ale naprawdę został tutaj, tak jak pisze arcybiskup Lefebvre, zdetronizowany Pan Jezus Chrystus. Nie ma tu idei społecznego panowania Chrystusa. Każdy ma sam decydować, czy chce oddawać jakiemuś Bogu, czy nie cześć. Źródłem wszelkiego prawa jest państwo. No i tutaj też trzeba sprostować, no bo niektórzy tutaj od razu stwierdzą, że no to w takim razie wcześniej jakiś był despotyzm, że każdy był przymuszany. No tutaj też właśnie się różniła czymś innym ta taka no, tolerancja wobec tych, którzy od kościoła odeszli, czy wobec osób innego wyznania. Była czymś innym, a czymś innym to, że prawodawstwo miało być podporządkowane pod wiarę katolicką, że te święta religijne to one miały być świętami państwowymi, tak? Nie jakieś święta buddyjskie, islamskie czy inne, ale właśnie te święta katolickie, co gdzieś jeszcze się zachowało, no ale ciekawe jak to będzie w przyszłości. I tu jest coś bardzo ważnego teraz, ponieważ mamy nawiązanie do teologa, który wpłynął na Sobór Watykański II i jak mówimy dzisiaj o tym synodzie biskupów, to też się pojawia twierdzenie, że on na ten synod biskupów wpłynął. Mianowicie chodzi tu o Congara, Yves Congar. On wcześniej miał taki etap, że Kuria Rzymska podchodziła sceptycznie do jego działalności. Na przykład w 1948 roku nie otrzymał zezwolenia na uczestnictwo w spotkaniu ekumenicznym w Amsterdamie. No w ogóle wtedy jeszcze Kościół był przeciwny takim tym spotkaniom ekumenicznym, które były organizowane przez protestantów. Tam wtedy na tym spotkaniu powołano Światową Radę Kościołów.
on właśnie był zwolennikiem takiego ekumenizmu w duchu współczesnym, czyli tym, żeby raczej nie nawracać do wiary katolickiej, ale żeby się wszyscy tak ze sobą wspólnie bratali i dyskutowali. I on kwestionował właśnie hierarchiczną strukturę Kościoła, więc to, co dzisiaj widzimy, to dążenie do struktury demokratycznej, gdzie każdy ma mieć prawo głosu. No, okazuje się jednak później, że nie każdy, bo pewne grupy tradycjonalistów na przykład są marginalizowane, ale on właśnie był postulatem tego. On właśnie podejmował działania na rzecz zwiększenia roli ludzi świeckich w Kościele, więc warto się nim zainteresować, również w kontekście dzisiejszego synodu. Co ciekawe, później on właśnie, Yves Congar, został jednym z ekspertów Soboru Watykańskiego II. Był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, jednak nie wszystkie jego postulaty weszły w życie. Niektóre z jego postulatów były zbyt daleko idące. Od niego właśnie mamy też ten taki termin lud Boży. O tym też mówił ksiądz Jakub Wawrzyn w wywiadzie ze mną, że jest takie, tak mówi się, lud Boży. Nie wiadomo już tak naprawdę, kto jest członkiem tego ludu Bożego. I on na sobór przygotował tak zwane soborowe wyznanie wiary ludu Bożego. I właściwie najpierw było tak, że Paweł VI sam go o to poprosił, ale jak Yves Congar mu ten tekst dostarczył, to ostatecznie nie zostało to przyjęte. Sprawa ucichła. Yves Congar, gdy było to zapytany, to no, sam nie wiedział, na czym stanęło. Ktoś mu przekazał, że był to zbyt niejasny tekst. Ale w jednym z wywiadów on na ten temat powiedział następująco. Proszę zwrócić uwagę, że sam chciałem, by Vaticanum Secundum dał nową formułę wyznania wiary. Mamy na przykład wyznanie nazywane wyznaniem Soboru Trydenckiego, a chciałem, by Vaticanum Secundum sformułował wyznanie wiary w stylu nowoczesnym, kerygmatycznym, stylu dynamicznego zwiastowania w duchu życia i doświadczenia ludzkiego. W duchu sugestii Ojca Świętego sam ułożyłem taki tekst. Wysłałem mu go, ale nigdy nie dowiedziałem się, co się z nim stało. Od osoby bliskiej Pawłowi VI dowiedziałem się, że tekst ten został oceniony jako niejasny. I na co zwraca tutaj uwagę arcybiskup Lefebvre, cytuję również Congara, ale mówi, że współcześni teolodzy, żeby jakoś znaleźć motyw do pogodzenia tego, no bo nie sposób tutaj nie znaleźć dwóch sprzeczności pomiędzy tym, co było mówione przez tych teologów, którzy byli ekspertami Soboru Watykańskiego II, a przez to, co się działo przed Soborem. I oni, niektórzy właśnie zaczęli stwierdzać, że w tym nowym duchu inaczej już będzie się pewne rzeczy interpretować, że kiedyś było tak, a dzisiaj jest tak. I to też było nazwane takim nurtem historycyzmu, związany również pogląd z nową teologią, że właściwie należy Kościół i jego twierdzenia dostosować do czasu. To taki spogląd, którego ojcem jest właśnie Congar, że dziś możemy odkryć cząstkę prawdy chrześcijańskiej zawartą w tych zasadach rewolucji francuskiej, w zasadach 1789 roku i pogodzić w ten sposób Kościół z nowoczesnymi swobodami, a zwłaszcza z wolnością religijną. Cytat z Congara tutaj, więc to właśnie mówi Congar, prekursor tych nowinek w Kościele. Pogodzenie Kościoła z tym, co nazywamy światem współczesnym, nie mogło dokonać się przez proste wprowadzenie do Kościoła zasad tego współczesnego świata. Wymagało to dogłębnej pracy, dzięki której trwałe zasady katolicyzmu zostały na nowo
ukierunkowany, przyswajając sobie należycie objaśniony i w miarę potrzeb oczyszczony wartościowy wkład świata współczesnego. I następnie mamy tutaj już cytat z II Soboru Watykańskiego, dokładnie z konstytucji Gaudium et Spes. Sobór zamierza rozeznać w owym świecie przede wszystkim te wartości, które dziś najwięcej się ceni, to jest prawa człowieka, wolność, tolerancja itd. oraz odnieść je do ich Bożego źródła. Te bowiem wartości jako pochodzące z twórczego ducha danego człowiekowi przez Boga są bardzo dobre, ale z powodu zepsucia serca ludzkiego są odwracane od należytego swego porządku i dlatego potrzebują oczyszczenia. No, dla mnie akurat ten fragment może być otwarty na różne interpretacje. Nie wiadomo, o co chodzi. Ale ciekawe jest, że tutaj mamy również cytat z kardynała Ratzingera. Kardynał Ratzinger pisze tak: problemem lat 60. było przyswojenie najlepszych wartości wyrażonych w ciągu dwóch stuleci kultury liberalnej. Wartości te, nawet jeśli zrodziły się poza Kościołem, po uprzednim ich oczyszczeniu i poprawieniu mogą znaleźć miejsce w jego wizji świata. Tego właśnie dokonano. Więc, o ile ci papieże przed soborem konkretnie krytykowali w całości te postulaty rewolucji francuskiej, to tutaj mamy pogląd, że one się już tak zakorzeniły i trzeba je jakoś oczyścić, przyswoić i wprowadzić. A arcybiskup Lefebvre wprost stwierdza, twierdzić, że papieże, ci poprzedni, czyli Leon XIII i tak dalej, nie potrafili dostrzec w zasadach 1789 roku cząstki prawdy chrześcijańskiej, to prawdziwy dramat. I tutaj tłumaczy dokładnie, o co chodzi. Tutaj już to wam pozostawiam do doczytania, ale z tego wszystkiego warto przytoczyć fragment. Każde orzeczenie doktrynalne, magisterium, jest ściśle związane ze swoim kontekstem historycznym, także kiedy zmieniają się okoliczności, również doktryna może ulegać zmianom. Tutaj arcybiskup cytuje te nowe podejście do sprawy, tak, w tym cytacie. Wyraża tutaj taką nową doktrynę i komentuje to następująco. Nie muszę tłumaczyć, jak bardzo taki relatywizm i taki ewolucjonizm doktrynalny podkopuje stabilność epoki Piotrowej mimo ludzkiej zmienności, a ostatecznie sprzeciwiają się również niezmiennej prawdzie, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus. W rzeczywistości teologowie ci nie są teologami, ani nawet dobrymi historykami, ponieważ nie mają żadnego pojęcia o prawdzie i o niezmiennej nauce Kościoła, zwłaszcza w kwestiach społecznych i politycznych, wikłają się w swej własnej erudycji, pozostają zakładnikami swych własnych systemów interpretacyjnych. To są puste głowy, a nie tęgie głowy. Pius XII miał zupełną rację, potępiając pod nazwą historycyzmu ich zmienną, jak chorągiewka na wietrze, teologię. I przytoczmy tutaj jeszcze definicję tego historycyzmu podaną przez Piusa XII. Spotyka się ponadto fałszywy historycyzm, który ograniczając się jedynie do badania faktów życia ludzkiego, podważa podstawy każdej prawdy absolutnej i absolutnego prawa, tak w odniesieniu do filozofii, jak dogmatów chrześcijańskich. I to jest to takie główne przesłanie tego rozdziału dzisiaj 10. Podsumowując tutaj, najpierw należałoby, żeby jeszcze się bardziej zagłębić, jeśli ktoś ma chęć, przeanalizować rewolucję francuską, jej poglądy, jej dokumenty, to wszystko, do czego ona
doprowadziła do, we Francji, czyli również do prześladowań na tle religijnym, do jej wszystkich negatywnych konsekwencji. Następnie przestudiować encykliki tutaj wspomniane, a następnie przestudiować encykliki współczesne dokumenty, dokumenty Soboru Watykańskiego II, to co się dzieje dzisiaj, Vademecum synodu o synodalności, na które zwracał uwagę ksiądz Jakub Wawrzyn w wywiadzie ze mną. I wtedy zadać sobie pytanie, na ile ten duch rewolucji francuskiej wsiąknął do Kościoła i jakie mamy tego konsekwencje. Te przedsoborowe encykliki wybitnie nam pomagają w tym. Pomagają nam, pokazują nam, jak do tego doszło i jakie jest rozwiązanie. Bardzo serdecznie Wam już dzisiaj dziękuję. Napiszcie w komentarzu, czy śledzicie książkę, czy czytacie ją, czy dzięki temu programowi zakupiliście. Naprawdę, naprawdę warto. I warto czytać. Warto czytać dobre książki, takie jak ta. Pozwala nam to wiele zrozumieć na temat otaczającego nas świata. Ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Pamiętajcie, co tydzień o 19 mamy ten cykl, na który Was gorąco zapraszam. Do zobaczenia.